Za moimi ulicami trwa przebudowa ulicy Jana Kazimierza. Na całej długości będzie nowa nawierzchnia, nowe chodniki i droga rowerowa. Jak to wszystko teraz wygląda w lipcu 2024, bo na części inwestycji jest już nowa nawierzchnia i ruch dwukierunkowy? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czy mam znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z Jana Kazimierza. Wczoraj widzieliście film z Ordona, a dzisiaj przenieśliśmy się na tą ulicę, bo tutaj też trwa gruntowna przebudowa. I teraz Wam opowiem, jak ona mniej więcej wygląda, przynajmniej w skrócie na papierze. Chodzi oczywiście o wybudowanie całej nowej jezdni na całej długości Jana Kazimierza wraz z nowymi chodnikami, nową drogą rowerową, której wcześniej zupełnie w tym miejscu nie było. Pomijając to, wszystkie lewoskręty na tej ulicy są likwidowane. Oraz, co ważne, pojawiają się nowe przystanki autobusowe. Nowe przejście dla pieszych z azylami, trochę nowych drzew, chociaż dużo już tutaj było przed przebudową. No i oczywiście zupełnie nowy system parkowania. Wszystkie uliczki boczne, które były tutaj wzdłuż samej ulicy, zostały zlikwidowane. I pojawia się tylko i wyłącznie możliwość parkowania wzdłuż samej ulicy, parkując równolegle. Tak, aby było po prostu jak najbezpieczniej. Sama droga rowerowa jest oddzielona od samej części pieszej. Drogi, a właściwie chodniki, mają też uzyskać swoje drogi prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami, czyli dla osób niewidomych, jak i również wszystkie przystanki będą miały nową klasę, jeżeli chodzi o chociażby ławki, samą podbudowę, jeżeli chodzi o konstrukcję. Nie mówię, że będą miały od razu wiaty, chociaż pewnie część z nich będzie miała wiaty, ale na pewno będą też nowe zatoczki, których wcześniej po prostu w ramach całej inwestycji nie było. Nie na całej długości, ale w niektórych miejscach się one pojawią. W ramach tej inwestycji również została dociągnięta droga rowerowa, aby się po prostu była spójna z drogą rowerową na ulicy Fort Wola i tam do ulicy Kasprzaka, właściwie do ulicy Wolskiej. To zostało też dołączone i dociągnięte. No i tutaj w ramach odrębnej inwestycji jest przebudowana ulica Ordona, która tutaj się łączy w miarę z ulicą Jana Kazimierza właśnie na tym końcu tej inwestycji po tej stronie. Dalej widzimy oczywiście ulicę Kasprzaka, gdzie od niedawna, właściwie już dłuższego czasu jeżdżą tramwaje, ale budowa cały czas się jeszcze nie zakończyła, a w tym miejscu możemy zacząć nowo, właśnie przybudowany odcinek ulicy Ordona w tym miejscu. Pomiędzy ulicą Wolską, a pomiędzy ulicą Kasprzaka, gdzie już zyskał docelowy kształt. Lepiej w skrócie zostało to zrealizowane niż sama przebudowa ulicy Kasprzaka z tramwajem, bo tutaj cały czas jeszcze nie ma chociażby oznakowania poziomego dla rowerzystów w formie czerwonego malowania. Tutaj jeszcze to nie zostało zrealizowane na całym zakresie, a tam już zostało to zrobione. Niemniej na ulicy Ortona też są aktualnie realizowane prace. Tam głównie jest aktualnie układany bruk, zresztą dokładnie o tym mówić zacząć wczoraj film, jak to wszystko jest tam realizowane. Ale dobra, mniejsza z tym, przejdźmy sobie, wróćmy właściwie do naszej Jana Kazimierza, bo tutaj jeszcze tych informacji trochę mamy. I w sumie zacznijmy sobie od tego, co będziemy widzieć teraz z lotu ptaka, lecąc w kierunku BMW. No to tak, możemy powiedzieć, że zobaczyć, że tutaj niektóre części, jeżeli chodzi o chodniki, zostały ograniczone. Niektóre przejście dla pieszych zupełnie zniknęły. Przejście dla pieszych pojawiają się w nowej lokalizacji w związku z budową samych azyli. No i też przejście dla pieszych są tak ustawione, aby były ustawione w zakresie bezpieczeństwa, czyli po prostu, żeby była duża widoczność pieszego, żeby to nie było na łuku i żeby po prostu można było sobie na spokojnie zobaczyć tego pieszego i w niego nie wjechać. Tak samo jest zrealizowane parkowanie tutaj po nowemu. Miejsc parkingowych owszem jest mniej niż przed przebudową, ale teraz po prostu jest to zgodne z aktualnymi przepisami, że można parkować przed samymi przejściami dla pieszych, przy samych skrzyżowaniach i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie wymagania muszą być spełnione przy budowie nowej ulicy i dlatego też dużo, dużo jest mniej miejsc parkingowych wzdłuż całej inwestycji, chociaż będą teraz możliwości parkowania po jednej, po drugiej stronie drogi, nie na chodniku, tylko na wyznaczonych miejscach. Tego nie było w tym miejscu wcześniej. Oczywiście ciągi piesze są utrzymane mniej więcej wzdłuż całej inwestycji po jednej, po drugiej stronie ulicy. No tam minus przy ulicy Sowińskiego, tam faktycznie jest trochę mniej miejsca, no bo po prostu nie dało się tego tam wcisnąć wszystkiego, żeby to po prostu się pomieściło. Natomiast nie zmienię to jednak faktu, że wzdłuż całej inwestycji można przejść, można też przejechać. Jak widzicie, ruch jednokierunkowy jest na tym odcinku właśnie do Sowińskiego, jadąc od ulicy Ordona.
jest tylko i wyłącznie w kierunku, tak jak teraz powiedziałem, czyli w kierunku Bemowa. Z kolei w drugą stronę, kolejny odcinek, czyli od ulicy Sowińskiego dalej w kierunku właśnie zachodnim, mamy już całą jezdnię dwukierunkową na całej długości, tam jest też docelowa nawierzchnia asfaltowa i już docelowe miejsce, jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych, to zostało już tam zrealizowane. Ciekawostek, powiem, że tutaj w przeszłości był planowany tramwaj na tej ulicy. Dlatego możecie zacząć w tych miejscach, że po prostu wzdłuż samej jezdni po prawej stronie, tak jak teraz lecimy, jest trochę więcej przestrzeni niż po lewej stronie. To miało miejsce być na poprzednim odcinku. Po prostu tam była przewidywana rezerwa na tory tramwajowe, bo tramwaj po prostu jechał wzdłuż samej jezdni. Ostatecznie oczywiście nie muszę mówić, że tego tramwaju w tym miejscu nie będzie, bo po prostu trzeba było wyciąć drzewa, po drugie tutaj zbytnie tego miejsca już na dalszym odcinku nie ma. Tramwaj będzie planowany na ulicy wzdłuż Jana Kazimierza, ale na ulicy, której jeszcze aktualnie nie ma, w skrócie tramwaje będą na Odolanach, bo takie są plany, natomiast będą po prostu jechać w dalszej części Odolanach, która aktualnie jest jeszcze niezabudowana i jest całkowicie we władaniu PKP, które nie chce tych terenów sprzedawać, dlatego też takie są tam tereny nieużytkowe i właściwie wszystko popada w ruiny. Niemniej tam w przyszłości jest planowany tramwaj, a pętla na Odolanach, która była tutaj jeszcze niedawno planowana, tramwajowa piąta, na szósta właściwie, z tego co wiem, już została jakiś czas temu odrzucona i ostatecznie jej nie będzie, bo w tym terenie został tylko teren przeznaczony na zabudowę mieszkaniową i tylko właśnie to tutaj będzie mogło się budować, żadnych dużych galerii, czy też żadnych dużych elementów, jeżeli chodzi o zajezdnie, czy to tramwajowe, czy to autobusowe, nie ma w tym miejscu, więc... No niestety nie będzie można tego tutaj budować. Także jak coś, tak to mniej więcej wygląda. A teraz sobie zerknijmy z bliska, jak to wszystko wygląda. Na tym odcinku, jak tutaj zobaczycie, możemy zobaczyć, pomijając tą zawrotkę na samym końcu, którą widzieliście przed chwilą, że tutaj jezdnia jest trochę mniejsza i też nie ma drogi rowerowej. Ona się zaczyna dopiero od tego miejsca. Tutaj po części mamy już oznakowanie poziome, jak widzicie. Po części już są przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe namalowane. Oczywiście drogi rowerowe na większości inwestycji nie mają jeszcze warstwy asfaltu ani pierwszej, ani ostatniej. Natomiast tutaj możemy zacząć fragmentami, że faktycznie jest już nawet docelowa warstwa asfaltu, ale... Te drogi rowerowe nie są jeszcze oznakowane, więc nie można z nich zbytnio korzystać. Chociaż tutaj przejazd jest już namalowany i droga rowerowa jest właściwie gotowa, ale z tego co pamiętam jeszcze to nie jest całkowicie oddane do użytku i nie ma oznakowania pionowego dla tych dróg rowerowych. Tutaj z kolei widzicie przystanek autobusowy. No, w ramach tej inwestycji oczywiście miały tutaj jeździć cały czas autobusy, ale ZTM stwierdził, że w wakacje z Z5 nikt nie korzysta, że z samego Z5 mało kto korzysta, po prostu tak jeździło bez sensu, że no właśnie. Natomiast Z5 aktualnie zniknęło na czas wakacji, 255 zniknęło na czas funkcjonowania Z5, aktualnie nic nie jeździ przez Odolany, więc wszystkie przystanki tutaj autobusowe po prostu zniknęły. Wiąże się to oczywiście z tym, że na dłuższym odcinku ulicy jest wprowadzony ruch jednokierunkowy, natomiast samo Z5 zostało zawieszone w związku z frezowaniem tej części jezdni, tutaj właśnie poprzez wprowadzenie ruchu dwukierunkowego. I od czasu, kiedy wprowadzono tutaj ruch dwukierunkowy, autobusy miały wrócić, ale do dzisiejszego dnia jeszcze nie wróciły i pewnie wrócą dopiero po wakacjach. I najprawdopodobniej cały czas to będzie Z5, chociaż aktualny organizm ruchu ma się zmienić na koniec sierpnia, właściwie na 1 września 2024 roku. Ma być tutaj wprowadzona nowa organizacja ruchu, jeżeli chodzi o zakres tej całej inwestycji. Nie powiem wam co, bo nie wiem jak, znaczy nie wiem jak to będzie wyglądać, ale wiem, że wtedy jest planowane są kolejne zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie całej tej ulicy. Najprawdopodobniej pojawią się przystanki autobusowe i Z5 będzie jeździć i to będą największe zmiany, jeżeli chodzi o zakres tej całej inwestycji. Biorąc pod uwagę, jak aktualnie jest zaawansowana ta inwestycja, i że tutaj jeszcze trochę tych prac pozostało, zresztą sama przebudowa Jana Kazimierza na całej długości będzie jeszcze trwać i trwać. Co to oznacza? Oznacza to, że ta przebudowa się nie zakończy w tym roku, tylko zakończy się dopiero w 2025, więc jeszcze mamy naprawdę dużo czasu, żeby zakończyć wszystkie tutaj prace budowlane. A jest to dosyć duży zakres z utrzymaniem ruchu na całej długości tej ulicy i dlatego też tak te prace są długo realizowane, bo najpierw trzeba zbić jedną część jezdni, później dopiero drugą, a na sam koniec to wszystko trzeba połączyć i zrobić małą architekturę, a to wszystko oczywiście dosyć dużo tego zajmuje czasu. Zresztą sami widzicie, że ta inwestycja jest podzielona na etapy. Pierwszy etap tutaj na tym odcinku od Sowińskiego do Zachodu jest już właściwie gotowy. Nie ma oczywiście jeszcze całkowitego oznakowania poziomowego na ulicach, ale mamy już nowych drzew też nie mamy, ale mamy na całej długości nowe chodniki, nowe drogi rowerowe, miejsca parkingowe dla samochodów i w tych miejscach pojawiły się już nowe przystanki autobusowe. Są też azyle i przejście dla pieszych. One są już nawet namalowane.
Niemniej na drugim odcinku prace zupełnie inaczej wyglądają. Zresztą same skrzyżowanie tutaj Sowieckiego jest dosyć mocno rozkopane i tu aktualnie ruch jest prowadzony na dalszym odcinku Sowieckiego na południe jezdnią tymczasowo. Natomiast no tak to dosyć ciekawe tam wygląda, ale tu już widzimy, że budynki zostały wyburzone, droga rowerowa zaczyna się zarysowywać i nawet widzimy tutaj na tych ujęciach, jeżeli jest właśnie realizowany asfalt na tej części drogi rowerowej, więc kto wie, może już niedługo pojedziemy tutaj na samym odcinku rowerowo. Oczywiście to się raczej rzadko zdarza, żeby najpierw pojechali rowerzyści, a później samochody pod nową jezdnią, no ale kto wie, może się tak wydarzy w tym miejscu. Niemniej tutaj możemy zaobserwować, że faktycznie są realizowane prace i tutaj widzimy właśnie, że będzie z kostki zrobiony dalszy odcinek ulicy Sowieckiego. Tu mamy zakres, jak będzie wyglądać sama część rowerowa i piesza. No niestety tutaj ta część rowerowa nie jest oddzielona od części pieszej jakąś większą barierą, bo po prostu tam nie było miejsca i tylko też tak się to tam snuje. Niemniej tutaj drogi rowerowe są większego zakresu niż chociażby na ulicy Fort Walla, bo po prostu te drogi rowerowe są szersze i też mają wyjazdy w wszystkie poprzeczne ulice, które tutaj się znajdują, no właściwie prawie wszystkie. Więc jak tutaj widzicie, są zjazdy z drogi rowerowej na ulicy, aby po prostu móc przejechać do pobliskich osiedli. To jest bardzo dobry pomysł, żeby realizować w ten sposób, no bo po prostu nie trzeba będzie zjeżdżać po przejściach dla pieszych czy też chodnikach, tylko normalnie będziemy się tutaj włączać do ruchu jak i inni uczestnicy ruchu kołowego w tym miejscu i po prostu będzie można sobie dojechać do wszystkich swoich posesji, do wszystkich swoich domów, czy też do innych celów, które się tutaj znajdują w okolicy. Kolejny przystanek autobusowy, który jak widzicie już ma właściwie całą swoją płytę, jeżeli chodzi o przystanek cały. Na dalszym odcinku widzimy, że tutaj oczywiście już jest ta droga rowerowa przecinająca poprzeczne ulice. Przystanek ponownie widzimy autobusowy. No i tutaj przejście dla pieszych, tutaj jest aktualnie tymczasowe, ale docelowo tutaj będzie w tym miejscu oczywiście również z azylem. No właściwie może bym powiedział, że będzie przerzucenie ruchu na drugą jezdnię, chociaż już tu właściwie jest przerzucenie na drugą stronę ruchu, nawet właściwie w większości inwestycji. W niektórych miejscach jeszcze faktycznie się jedzie objazdami troszeczkę w lewo bądź w prawo, się przerzuca pomiędzy z tymi jezdniami, ale aktualnie widzimy, która jezdnia, która część jezdni potrzebuje większej uwagi. Oczywiście jest to jezdnia południowa, czyli po prawej stronie, tak jak teraz widzimy. Jeszcze nie mamy ani nowych chodników, ani nowej nawierzchni asfaltowej, ani pierwszej warstwy, ani niczego, więc tam po prostu już tych teraz pozostało trochę więcej. Tu też widzimy, że jest mniej miejsca i droga rowerowa, chociaż omija różnego rodzaju drzewa po trasie, właśnie w tym miejscu ciągnie się wzdłuż całej części pieszej. No i oczywiście muszę mówić, że wzdłuż całej inwestycji zostały zamontowane nowe latarnie z oświetleniem LED-owym, które się ciągną na długości całej tej inwestycji. No i dzięki temu na spokojnie, dobrze można tutaj sobie chodzić i w nocy, i w ciągu dnia. Znaczy, no, latarnie nie są jeszcze oczywiście w miejscach, gdzie nie ma nowej jezdni, jak chociażby w tym miejscu, gdzie cały czas jeszcze ruch odbywa się po starej nawierzchni i pod starymi latarniami. Natomiast na dalszych, na poprzednich odcinkach już mogliśmy zobaczyć nowe latarnie. Tu jeszcze nie widzimy ani nowego chodnika, ani niczego. Tu widzimy, że te prace, no właściwie te prace się zaczęły i będą jeszcze trwały przez dłuższy, nieokreślony jeszcze czas. Niemniej... no tutaj też się dzieje. Widzimy już zadysk mniej więcej nowych krawężników, nowych miejsca parkingowe. Nie widzimy jeszcze jakkolwiek ani drogi rowerowej, ani chodników. Tu widzieliśmy tam dalej nowe azyle. Tu widzimy już nowe chodniki i zabezpieczone drzewa, które oczywiście w tym miejscu znajdują sprzed przebudowy. No i na naszym odcinku jest zatoczka dla autobusów, która właśnie tutaj jest na samym wjeździe w ulicy Jana Kazimierza. To jest zespół przystankowy Ordona WSL, jak ktoś by was był ciekawy, więc tutaj po prostu przystanki autobusowe są dla autobusów zjeżdżających z ulicy Kasprzaka, jeżdżających w ulicy Jana Kazimierza. Według mnie tutaj powinien się pojawić przystanek autobusowy w drugą stronę, bo przystanek w drugą stronę dla autobusów stąd jest trochę daleko, trzeba dojść do samej ulicy Kasprzaka, no ale aktualnie jest to tak zrealizowane, że tutaj przystanków nie ma w drugą stronę, z tego co pamiętam, jak patrzyłem dzisiaj jeszcze na projekt. Tutaj żadnych przystanków dodatkowych nie ma przewidzianych. Ogólnie wszystkie przystanki autobusowe są mniej więcej zlokalizowane w tych samych miejscach, gdzie były wcześniej. Tutaj będzie naprzeciwko tego przystanku, właściwie naprzeciwko tej zatoczki, wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe, ale nie będzie tutaj wyznaczonego miejsca dla autobusów, chociaż właściwie zamienienie miejsc parkingowych na miejsca dla autobusu nie są aż takie trudne, więc w teorii dałoby się tutaj to zrobić. Tymczasem, jeżeli taki materiał z przebudowy ulicy Jana Kazimierza wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, a wiznoszę. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Kolejny film z przebudowy Jana Kazimierza i Ordona pojawi się w przyszłym miesiącu, czyli w wrześniu 2024, a jeszcze w tej inwestycji z tych obydwu będzie się pojawiać przelot na przestrzeni najbliższych dni. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!